Minęło już kilka miesięcy od otwarcia nowoczesnego amfiteatru. W tym czasie byliśmy świadkami koncertów muzycznych, występów czołowych polskich kabaretów czy rodzimych ostródzkich zespołów. 23 września Centrum Kultury w Ostródzie, które jest administratorem obiektu, przygotowało kolejną imprezę. Tym razem ostrudzianom zaproponowano popołudnie z pieśniami chóralnymi. Sądzę, że pomału będziemy rozwijać się i poszerzać ofertę dla mieszkańców Ostródy, dla mieszkańców powiatu. I sądzę, że ta współpraca na tyle fajnie się zaowocowała, że chóry są zadowolone, chórzyści podziwiają Ostródę, amfiteatr. Sądzę, że na pewno będziemy coraz częściej gościć nie tylko chóry, ale i pozostałe gałęzie rozrywki. Ideą budowy zadaszanego amfiteatru było wydłużenie sezonu turystycznego, dlatego nawet na jesień zaplanowano wydarzenia artystyczne. Mimo wietrznego popołudnia blisko 700 osób zdecydowało się na obcowanie z kulturą. Na deskach ostródzkiego amfiteatru chór Camerata i Appassionata wykonał mszę Gospel Gloria norweskiego kompozytora Toreasa. Gloria w oryginale śpiewana jest w języku norweskim, częściowo w łacińskim i angielskim. Została także przetłumaczona na język niemiecki. W Polsce nie była dotąd prezentowana. Chór Camerata z Iławy jest pierwszym zespołem, który podjął się tłumaczenia i adaptacji muzycznej Glorii, a do jej wykonania zaprosił także zaprzyjaźniony chór Appassionata z Lubawy. Kompozycja jest oparta na cyklu mszalnym mszy Kościoła katolickiego, ale jest to też utwór, w którym się mieszają różne style. Przyjechaliśmy do Państwa z pewnym projektem, który wykonywaliśmy już w Iławie podczas Oldies Meeting. Jest to projekt na dwa połączone chóry, a więc 60 chórzystów, zespół instrumentalny i soliści z obu chórów. Niedzielny występ był dopiero przedsmakiem emocji, jakie na nas czekają. Już 6 października w ostródzkim amfiteatrze wystąpił chór Aleksandrowa, jedna z najbardziej znanych grup artystycznych pochodzących z krajów byłego ZSRR. Na scenie wystąpi 130 osób, w repertuarze chóru jest ponad 2000 utworów. Są to pieśni ludowe i narodowych kompozytorów, muzyka sakralna, klasyczne utwory rosyjskich i zagranicznych muzyków oraz arcydzieła światowej muzyki popularnej. Początek wrażeń w Ostródzie już 6 października o godzinie 16. Bilety są jeszcze do nabycia w Ostródzkim Zamku.